Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku kampanii Chaosu, gdzie nasz książę zmierza na południe przez śnieżone szczyty górskie, by dokopać do końca krasnoludom. A my zakłócamy spokój w jakże pięknej stolicy Imperium. W ostatnim odcinku dodaliśmy też czarnoksiężnika, więc myślę, że urozmaici to troszeczkę bitwy, jakie będziemy toczyć. Na razie troszkę jestem zdziwiony, bo po pierwszym zagrajmy wyjdę i powiem wam, że kampanie się różnią diametralnie od siebie, od w zależności od tego, jak ona się tak naprawdę ułoży. Miałem dużo bitew. Będziemy się naprawdę powoli poruszać, bo ja chcę się zregenerować do pełna. Zanim dojdziemy tutaj, trochę potrwa, jeszcze z 3 tury co najmniej. Na razie będziemy obserwować, jak dalej Imperium upada. To tak, udało nam się uderzyć w Kislev, rozegraliśmy kilka tak naprawdę bitew. W średniej wielkości jeszcze nie spotkaliśmy przeciwnika, który dorównywałby nam potęgom na polu bitwy. Nie mówię o ilość wojska, mówię raczej o jakości samych oddziałów. Utracono podwładnego, Demagog, okej. Wojna między plemionami, rozwój hordy minus 5. No, o tym już mieliśmy ten event. Bardziej mnie interesuje ta postać, którą aktualnie straciliśmy, bo sobie weźmiemy teraz strach na wróble. Dobra, weźmiemy to. Armia. Jeszcze 3 tury do pewnej regeneracji, więc pójdziemy sobie dalej w ten raczej delikatny sposób. Okej. No i musimy też pozbierać z jakieś 20 tysięcy na kolejne drzewko technologii, które niedługo się opra... bo to, co mamy aktualnie, niedługo opracujemy już w 100%. Tutaj mamy chyba jeszcze jakąś inną frakcję wampirów. Sądzę, że teraz już moglibyśmy chyba troszeczkę przyspieszyć. Strasznie wolno się po tym poruszamy. Potwornie. I tu mamy kolejną górę. Squinghorn. Czy to jest stolica prowincji? Arogancja nieumarłych jest niesamowita. Jesteście puści, co czyni was bezwartościowymi. Czego chcecie? Zerwij sojusz militarny z zapłacą na 2000. Nie. Na pewno nie. To jest mój bardzo mocny sojusznik, a wy nie dajecie mi nic w zamian, co by nas interesowało. Zasadzka odkryta. Manfred, gdzie się kryjesz? Nieźle. A, to jest ta główna jakby armia wampirów Manfreda. Okej, w takim razie... Jak dalej oko możemy jeszcze iść? Daleko, no to przejdźmy tędy. Żadnej armii krasnoludów, Boże drogi, co się stało z ich armiami? Autentycznie. Tutaj nic się nie dzieje. Powiedziano wojna. Księstwa graniczne Karaknor. O, księstwa graniczne jeszcze się zaczęły bić. Świetnie. Nie wiem, czym jest Karaknor. Może jakąś frakcją krasnoludów, ale nie jestem w stanie nawet zweryfikować aktualnie. Nie znam tej frakcji. I jesteśmy już coraz dalej. Myślę, że dotrzemy teraz do... O, pięknie. To możemy od razu zniszczyć. Świetnie. 6000 złupienia. Czarownik, spaczenie od chaosu, pustynia lokalna prowincja. Pancerz wreszcie mamy lepszy 6. Magiczna ochrona 10. Odporność fizyczna 10. I przychody złupienia osad 10%. Wódz kurganów. Dobra. Zobaczmy tobie. Przychody złupienia osad. Top ci damy. I tu mamy jeszcze jedną rzecz. Tempo badań, siła armia lorda. Spróbujmy. Podstawowa zbroja. Weźmy tą gorszą, który ma aktualnie Sigwald. I to jest pancerz plus 5, magiczna ochrona 10, a my sobie weźmiemy ten lepszy pancerz. Tak jest.
teraz damy ci umiejętność i to będzie zapewne... Obrażenia przebijające pancerz, płonący miecz. Myślę, że płaszcz ognia sobie weźmiemy. Ten buff na jednostki. Teraz nasza główna postać. Niech zmieni pancerz na ten rzadki. Świetnie. Jedną turę to potrwa. No i kończymy. Mamy już 14 tysięcy. Czy filary, czy generalnie? Zobaczymy, czy krasnoludy się jeszcze utrzymują. Czy one zostały wybite przez zielonoskórych. To też mnie interesuje. Oko Sheriana przekazało mi twą ofertę, ale i tak wysłucham jej z twych ust. Czego chcesz? Znowu? O, 4,5 tysiąca oferują. Stary, jakby zaoferował 50 tysięcy, bym się zastanowił. Tak to nie. Znowu odbudowali fort. Honor Korna. Korn nie zawsze bywa żądnym krwimordercą. Czasem zdarza się mu dostrzec i uszanować sprawność bojową swoich przeciwników. Tak też jest w przypadku jednego z naszych wrogów. Konflikt z ludźmi minus 10 dyscyplina. Dobrze, że nie walczymy z ludźmi aktualnie. Tylko z krasnoludami. Niszczymy. No i Kazak a Karak. Mamy kolejny poziom. Utrata wigoru. Zmniejszenie utraty wigoru duże. Świetnie, nasze wojsko nie dość, że jest potężne, to jeszcze się teraz wolno męczy. Nie wiem, czy może być coś gorszego niż ciężko zbrojna armia, która się nie męczy. Naprawdę. Jeszcze zobaczymy, przedstawimy za chwilę tego naszego agenta, bo coś myślę, że on chyba stoi za daleko. Zacznijmy tutaj. Aldorf. Tu pójdziemy. I tu masz szerzej niepokoje. I teraz jest... Nadal jest plus 16. Nieźle. To co? Wow, na północy już nic nie ma tak naprawdę. Jezus Maria, zobaczcie. Aldorf jest otoczony zniszczonymi prowincjami. Co tu się dzieje? Masakra. Komputer sam się zniszczył. Okej. Okay. Are you a god? No. Let us go. Yes! Okej. Okay. Teraz sobie odpoczniemy jedną turę. O, mamy złote doświadczenie, moi drodzy. Masakra. To jest po prostu piękne. I kolejną technologię, którą możemy opracować. No i nic innego mi nie pozostaje, jak tylko to. Bo w sumie to też mógłbym opracowywać, ale... doświadczenie dla jednostek grasantów. No dobra, możemy w sumie to też zobaczyć. Bo jeżeli będę potrzebował, powiedzmy, jakiejś takiej... tempogłowej armii wypakowanej, powiedzmy, od stóp do głowy grasantami, no to wtedy zwerbuję grasantów już z prawie złotym doświadczeniem. To by było mega. Nawet taka armia potrafi wtedy wpieprzyć niejednej doborowej armii Imperium. Mi się wydaje, czy Kislev zaczął się od... Czy... O, proszę, zaczęli się na Imperium odbudowywać się. Imperium zaczęło na górze. Oko się zamyka. Możemy tak, oko bogów jest zamknięte, przynajmniej tak mówią czarownicy. Może tak będzie lepiej, to pora, by rosnąć w siłę, nie musząc oglądać się na ich ciągłe żądania. A może, by otworzyć ponownie, oko potrzebna jest wielki wyczyn ku chwale bogów. Nie rób niczego i na nic to nam też to nie da, lub zauważ mnie. I patrz na mnie, spaczenie plus 5 do spaczenia terenu, ale 10 tysięcy mnie to będzie kosztować, nie stać nas na to. Na razie udamy się w tą stronę. Idź tutaj. Wow. Zniszczę krasnoludy, nawet, które nawet nie wystawiły żadnej armii. Co możemy tutaj stworzyć? To by mnie interesowało, tylko to jest strasznie drogie i na razie w takim razie żaden budynek nie interesuje. Wszystko, co mam, tak naprawdę uzyskałem. Powiem, że troszeczkę okrojona ta kampania. Jest mało zarządzania i ta kampania chaosu, grając hordą, ma mało do zaoferowania jednak. Spodziewałem się troszeczkę więcej. Znacznie fajniejsza była ta kampania jednak z Call of Warhammer.
Albo gdyby wprowadzić mody, że zamiast niszczenia, to będziemy budować własne miasta. Świetnie. No tutaj jest wreszcie jakaś fajna armia. Tylko szalony nie jestem, by to szturmować. Bo mamy gwardzistów. Tak bardzo nas poturbowali. 7 tur do oblegania. Albo zróbmy tak. Jeden taran. I masa machin oblężniczych. Musimy długo poczekać. I prawdopodobnie chyba wtedy dopiero zaszturmuję, bo nie chciałbym chyba... Zobaczmy, jak to... Jak wygląda mapa. To jest stolica krasnoludów. Raz, dwa, trzy, cztery chyba. 5, 6, 7, 8, 8 albo 1, 2, 3, 4, 5, 6 albo 6 wieżyczek, to jest dużo. Boję się, że mogą mnie naprawdę mocno poturbować. Kontynuuj oblężenie. Krasnoludy nie mają skąd tak naprawdę chyba przyjść. Tutaj jest może jakaś ich osada. Coś robisz? Nie, plus 8, to nic to nie daje. W takim razie zobaczmy, co tam się dzieje u Bretonii. Gdzie była Bretonia? Tutaj, prawda? Zobaczmy, wytyczne. Gdzie jest Bretonia? Dalej jeszcze, dobra. W takim razie... Tu jest przeprawa, okej, tam przejdziemy. Za zniszczenie stolicy krasnoludów mogą naprawdę mnie nagrodzić ładnie. Tylko nie wiem, czy będę chciał szturmować pełen garnizon bez dwóch armii, bo to jest jednak dość ciężkie. Okej, mamy przy okazji kolejny poziom. I weźmiemy sobie aktualnie może płonący czerep, albo to, nie, na przebicie pancerza zdecydowanie. Wolę mieć jedno zaklęcie, ale oblężona srebrna droga. Sada oblężona, nasze wojsko, wódz książę Sigvald wspaniały zaczął oblężenie Karaz a Karak, prowincji srebrna droga, wrogowie są otoczeni, świetnie. Zyskano rangę. Dodaliśmy już to w takim razie. No i idźmy dalej zobaczyć, co tak naprawdę tutaj jeszcze jest ciekawego. To jest Bretonia? Nie, to jest Marienburg. Pójdziemy tędy. I możemy zaczniemy szerzyć jakieś spaczenie na terenach Bretonii. To by było też interesujące. Ciekawe, czy to jest Bloodcastle. O, Bloodkeep znaczy. Też bym chciał zobaczyć, to jest Bloodkeep. I naprawdę jestem ciekaw, czy krasnoludy ściągną jakiekolwiek siły, by nas zatrzymać. Słup czarnego kamienia, Bloodkeep był chyba gdzieś tu. Tu był Bloodkeep. Oryginalnie, ale sprawdzimy to później. Pójdziemy tędy. Jest Bretonia. 17 na plusie nawet mają. Nieźle. Wysunięta na sam koniec. Mam nadzieję, że Bretonia będzie też frakcją, którą można normalnie grać w kampanii. To byłoby bardzo, bardzo, bardzo miłe. Jak to wygląda aktualnie? No, tworzą się nasze 5 tur do tego i liczba tur pozostałych do wyczerpania zapasów, po których jednostki w garnizonie zaczną ponosić straty z wyczerpania. A my mamy coś ciekawego. Sytuacja oblegań. Ład publiczny minus 4 za obecność wojska prowincji wroga. Attack! Na razie oblegamy dalej. Na pewno nie będę z tej stolicy szturmować bez ochrony. Samobójstwo by to było. Znaczy, zapewne by się nam to udało, ale chciałbym jednak zarobić trochę pieniędzy. Tutaj dalej nic. Przejdźmy sobie w to miejsce. I wywołajmy jakąś taką ładną rebelię. O, gdzieś tutaj z tyłu, na ich włościach. Też są fajne tereny. Dobra, tu sobie będziemy pracować. Dalej krasnoludy się nie palą do pomocy w swojej stolicy. Okej, mnie to nie przeszkadza. Zobaczmy, czy w ogóle przyjdą. Chyba, że nie mają naprawdę sił.
Zobaczymy ich zaraz w spisie dyplomatycznym, na jakim oni poziomie są siły, dyplomacja, krasnoludy. Są piąte, my jesteśmy trzecie. W trzecim miejscu jesteśmy siłą. Niezłomni, twoja niezawodność. Okej. Okay. Chyba jesteśmy bardzo lubiani. Księstwa graniczne, zostało tak na 4 królestwa imperium zostały, z czego Hochland jest na poziomie 0, więc nic nie niczym nie dysponuje. Kto jest od nas silniejszy? Wampiry są najsilniejszą frakcją. Kto jest drugi? Orkowie na pewno. Nie, zielonoskórzy są szóści. Kto jest drugi? Bretonia? Bretonii tutaj chyba tylko nie widzę. Prawdopodobnie Bretonia może być druga, albo tamta jakieś państwa dalej na zachód. Konfederacja, Imperium Ostenmark. Dzięki zabiegom dyplomatycznym, może zastraszaniu frakcja, Ostenmark dołączył. Ci się jeszcze trzymają. Musimy poczekać dalej. Może osłabię ich troszeczkę właśnie takim przeczekaniem. Frakcja jest zniszczona, Hochland. Jak wam idzie? Jedną turę, za jedną turę zaczną ponosić obrażenia. Mamy 5 tych wież oblężniczych, a my mamy, bo tych bym chciał wysłać do walki z nimi, z opancerzonymi. Więc tak, raz, dwa. Wszyscy mają pancerze, prawda? Pancerz, pancerz. U krasnoludów jest fajne to, że są śmiertelnie groźne przeciwko nim oddziały posiadające przebicie pancerza. Bring them to ruin. Teraz powinien zacząć ponosić już obrażenie. Zobaczmy ile. Bo ja chciałbym tą bitwę stoczyć, żeby było ścisłość. Ja na pewno ją stoczymy na mapie bitewnej, tylko chciałbym ich osłabić najpierw. No i zrobić to po raz pierwszy w taki sposób, by faktycznie obrońcy troszkę zaczęli żałować tego. I co, zaczną teraz umierać? Chyba tak, ale jeszcze potrzebujemy więcej czasu. Jeżeli będą mieli około 50% stanu liczebnego, wtedy zdecyduje się na szturm. Pałac rozkoszy Slanesha. To jeden z legendarnych haremów Slanesha. Zaśmiej ruchu na mapie kampanii. No to nawet dobrze, bo nie będziemy się ruszać. I teraz ile tracą? What the fuck? Jakie obrażenia otrzymali? Toż to połowa stanu liczebnego już. Wow. No to co, moi drodzy? 7 masz machin oblężniczych, tych jednostek oblężniczych. Robimy save i szturmujemy. Nie będziemy dłużej czekać. Wiem, że nie możecie się doczekać na szturm głównej stolicy krasnoludów przecież. Nie popuszczę tego. Okej, okay, świetnie. Jak wyglądają machiny Wow, są tak są czarne jak smoła po prostu. Dobra. O, co to było? Ja nie nacisnąłem tab. Na razie, wszyscy do tyłu. I widzę, że tych wież oblężników jest więcej. One są bodajże po dwie budowane. Mam one. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Dobra, czyli już wiem, że one są po dwie budowane. Świetnie. Tutaj, no to więcej ich tak naprawdę nie potrzebujemy. Super. Zróbmy tak. Ci na pewno się zmienią. Ty możesz wziąć ten taran? No bez kitu. Mach może pchać taran. Poważnie? Nie, no na litość boską, inaczej to zrobimy. Weźmiemy tych najmniej doświadczonych. Tutaj sobie zmieścimy. Wy wchodzicie z tymi halabardami do środka. A wy natomiast... Ty na pewno puść to, żeby to głupio wygląda. Okej. Okay. Myślę, że będziesz się przebijał. Którędy się będziemy przebijać, moi drodzy? Tutaj? Tutaj będziemy się przebijać, się zbliżej troszeczkę.
zrobimy, tak? No i po pierwsze, nasze wielkie toporki idą tu i tu. Później czempioni. Czy to też chyba nie da się nigdzie wylądować? Tak mi się wydaje. Tak, bo tu już nie ma. Więc pójdziemy sobie tędy. Myślę, że jeszcze jedna tędy. Pojedzie. Mhm. Złote doświadczenie chciałbym wyrzucić gdzieś tu na środku. Myślę, że nawet halabardy. Halabardy może niekoniecznie. Drugi oddział tu. Później raz. Dwa. Trzy. Następnie tutaj. No i wyrzucimy sobie ich jeszcze tak. O, w ten sposób. Plus te nasze halabardy. Może tak najbardziej właśnie z boku, niech one idą. Najgorzej sobie będą radzić w walce. I nasza konnica, której jeszcze nie widzieliście. Plus możemy zaryzykować losowanie magii. To są punkty magii. Dla naszego czarodzieja na przykład za jedno zaklęcie kosztuje 10 punktów magii, więc zaryzykujmy. Może wylosuje nam więcej. Mhm. Pięknie. 20. Rozpocznij rozstawianie. Że teraz sobie też podejdziemy gdzieś tutaj tym czarodziejem. Sigvald. Nie no, na litość boską. Sigvald, też idziesz na... Okej. Okay. No to trochę dziwnie wygląda. Sigvald w wieży oblężniczej. No dobra, też go możemy wysłać. On będzie się pchał sam. No on, wiecie, on nosi 5 drabin w kieszeni, ma jeszcze krzepę, by własną wieżę oblężniczą pchać. No a tak wyglądają nasi rycerze chaosu. Ich sobie rozstawimy o w ten sposób. Gdzieś tutaj najbardziej najbardziej na flance ukryci, gdzieś daleko, 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 daleko. Dobra, i w takim razie rozpoczynamy. Tak, pierwszy oddział od razu tu. Tu. Ty też masz gdzieś tu bić. Biec. Interesująco to wygląda. Jedziemy z tym koksem. No ale nie mówcie, że Sigvald też potrafi jechać. No nie wierzę. Wow, walą jakimiś obcymi pociskami. Nieźle, zobaczymy, czy są w stanie zniszczyć je. 35 obrażenia, już wiem, czemu tak dużo tych wież obleżniczych. Prawdopodobnie zniszczą ją. Dobra, wyjdź, opuśćcie w takim razie to. Bo na pewno stracimy ich. A teraz używamy tak. Kula ognia. Czy ty chcesz włazić na górę? To schowaj się pod tym murem, bo ciebie to szybko zdejmą. I podciągniemy drabinę. Ale dzięki temu nie zniszczyli nam nic tak naprawdę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Chodzi jeszcze z wielkimi toporami. Fuck yeah, to będzie rzeź.
idealnie. Z tej strony będziemy ich atakować. Wy też pomóżcie. Sigvald, również pomagaj. No i wy podciągnijcie, powiedzmy, drabiny gdzieś tutaj. Świetnie. Plus te oddziały mają zejść niżej. Jak długo jeszcze będzie rozwalane to rozwalane, nawet nie podciągnęliśmy, naprawdę. Lord jest atakowany. Też właśnie na górę. Po prostu wyczyścimy ich całkowicie. Nie mają najmniejszych szans. Nie sądzę, że tak szybko zajdą. O, nasze drabiny stoją, świetnie, to teraz jeszcze wejdziemy im i zaatakujemy ich od tyłu. Strzela. A, drugi ten poziom przecież. Dobra, no to interesujące. Też już chyba nic nie dzieje. W takim razie schodzicie i atakujecie tu. Tu też tak samo, no to tylko te zostały. Was. Bo wszędzie indziej już pokonaliśmy. Tutaj wejdziemy sobie od tej strony, żeby jeszcze bardziej ich dobić. Ten jeden oddział również może. No tu jest wejście akurat. Już sobie poradzam akurat z tymi pięcioma krasnoludami, dziesięcioma. No właśnie, zaatakuję ich od tyłu. Świetnie. Więcej złotego doświadczenia poprosimy. Pękło? Pękło. No to co? Rycerze chaosu. Do boju. Dwa kolejne oddziały również. Więc przy okazji zobaczymy, jak się prezentują. Bardzo fajnie wygląda, jak to jedzie. Pokażę wam też, jak wygląda kula ognia. Zbudowa jest tak bliska, naprawdę. Jeszcze raz. I Sigvald się będzie bawić. Tak, on jeszcze dzisiaj nie torturował nikogo. Okej, ale przyspieszamy już w takim razie, by nie tracić czasu. Pięknie. Zwycięstwo. Tak, kończymy bitwę. Prosta, szybka rozwałka tak naprawdę. Stracimy 198. I na pewno splądrujemy tę osadę. Stolicę krasnoludów raczej. 2600 za samą bitwę. Tutaj nie rozdałem, zapomniałem rozdać w ogóle sztandar. Mhm. 11 tysięcy tylko? Myślałem, że będzie więcej. Zyskano znak chaosu. Magiczna ochrona plus 25%. Przydzielona jednostka. Doskonale. W takim razie od razu sobie wejdziemy w tryb opozowania. No i tak się... O, dzień dobry. Czyby wreszcie szykowała się jakaś większa bitwa? Moglibyśmy zapłacić za
przysięgę wobec mrocznych bogów i ulepszyć wtedy jeszcze bardziej. Tak, dyscyplinę dla rycerzy chaosu i wybrańców chaosu. Myślę, że to zrobimy. 20 tysięcy mnie to będzie kosztować, ale się opłaca. Punkt przydziału. Dobra, no to zrobimy teraz płonący czerep. I kończymy tutaj. No i krasnoludy już się wycofały, nie bronią swojej stolicy, nie wiem czemu. Dobra, mam zastrzeżenia co do inteligencji, znaczy algorytmu inteligencji jest, no, mam wrażenie, że jest troszeczkę na poziomie Attili, a już powinien być znacznie, znacznie lepszy, więc... No, nie jest to najfajniejsza rzecz, którą widzieliśmy na pewno w grach Total War'a. Poparcie chaosu. Dyscyplina. Plus 5% dla rycerzy chaosu, wybrańców chaosu. Teraz nie jest nam potrzebne, bo mamy bardzo wysoką dyscyplinę. Poziom poborowego bohatera plus 2, raczej nie. Doświadczenie jednostek plus 2 dla werbowanych rycerzy chaosu i wybrańców chaosu, jeszcze plus 2, rany boskie. Obrona w zwarciu plus 5 dla wojowników chaosu i zasięg ruchu na mapie kampanii plus 10, tempo uzupełnienia strat plus 5, zdecydowanie to się przyda. No i teraz co? Możemy sobie przejść do zwykłego trybu. Trzeba zaatakować Karazakan Kor. Ewentualnie oblegać i zakończyć żywot stolicy krasnoludów. Karazak Ankar. Czemu ja mówię Karazak Ankor? Mam wrażenie, że to się nazywało inaczej. Karazak właśnie Ankor. Albo Karazak Ankor jest niżej. No cóż, w takim razie niszczymy. Berserker z północy, znowu. Uzyskano pancerz. Odporność na ostrze 30%. Nieźle. Myślę, że wymienimy sobie w takim razie pancerz naszego czarodzieja. Sporo życia nam zabrało. Świetnie. Talizman nie. Ale tutaj mamy tempo badań plus 10%. Czemu nie? No i cóż, złote doświadczenie. Świetnie. Będziemy musieli teraz poczekać, troszkę się zregenerować. O! Już są niezadowoleni. Świetnie. Nasz agent zaczyna działać. Gdzieś z tyłu. Wywołamy na ich odwodach. Na prowincjach, gdzie się nas nie spodziewali. Inwazję chaosu. Tak, chodźmy w takim razie gdzieś tutaj. Tutaj sobie rozbijemy obóz. Musimy się zregenerować. No i prawdopodobnie będę chciał się zregenerować, bo jesteśmy trochę za mocno poturbowani. Kislev się trochę odbudowywuje. Widzę, że zaczynają też odzyskiwać tereny w Imperium, więc może nie jest jeszcze tak źle. Dla nich oczywiście, nie dla nas. I mamy tutaj wielką armię krasnoludów. Sądzę, że jednak sobie poczekamy w tym miejscu i pouzupełniamy straty. Im dłużej będą zwlekać, tym my mamy większą szansę na zabicie. Nie będę się pchał w paszczę lwa na legendarnego bohatera, legendarnego lorda krasnoludów. On się chyba nazywał jakoś Uraz, coś tam. Bez faktycznie pełnej obstawy. Ale coś takiego już możemy chyba powolutku jakby przemieszczać się dalej. Powiedzmy, że idziemy tutaj. Rozwijemy znowu obóz. Zastanę się, dłużej ich zaatakuje. No tylko nie mówcie, że teraz będą mnie osłabiać. Nie zdziwił mi się też, żeby to była ostatnia forteca krasnoludów. Ostatnia armia ich. Działanie wolnego bohatera. Porażka. Cudownie. No i to już zaczyna wyglądać sensownie. Jeszcze jedna tur, dwie tury do pełnego wyleczenia się. Pięć tur, dwie tury. Jedna tura, cztery tury. Hmm.
Dzikusy. A gdzie? Zaproszeni przez zielonskórych. Spoko. Tak daleko są, że aż. Tam generalnie to już jest chyba Tomb of Kings. Są orkowie. Napotkano frakcję dzikusy. Jeszcze jedną turę poczekam. Będę mnie teraz strać tymi agentami. Znowu porażka. Świetnie, to jest ten perk, który sobie wykupiłem. Niedobory przy werbunku. No to nas naturalnie nie boli. Ale jest. Ale zrobimy sobie tutaj save'a. Znów grę. I tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejpa!